Witam Was. Kolejny dzień. Dzisiaj postanowiłam, że nagram vloga. Ale to będzie nietypowy vlog, ponieważ z racji tego, że na dole mam remont, stwierdziłam, że u siebie też przydałoby mi się w pokoju lekkie zmiany, pomalować ściany, jakieś drobne przemeblowania, coś teges, szmeges, więc bardzo serdecznie zapraszam Was do oglądania. Może byś pomógł? Halo? Pomożesz? Sniki? Sniki? Pomoże. Oho! Nie pomoże kot, co taki zły? Ała! Puszczaj! 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 No, puść. Czy te szafki będą pozdejmowane? To jest wszystko zasunięte. O. Teraz tylko czekać na Mateusza i bierzemy się do malowania. Tak to mniej więcej już wygląda. Wszystko tu przykryłam. Szafki są pozdejmowane. Tamta ściana, tam gdzie jest ta dziura taka w ścianie, o tam. Ona będzie fioletowa, te ściany będą szare i wnęki będą fioletowe. Więc ja teraz czekam na Mateusza, wszystko obkleiłam, zrobiłam, więc teraz tylko zacząć malować, ale trzeba zacząć najpierw od sufitu, a ja z sufitem sobie na razie nie dam rady, więc muszę na niego poczekać. Na razie to tyle, bierzemy się do roboty, bo nie ma czasu, odezwę się do Was już później. 5 zł, a sprzęt portfel za 159 zł. Lidl, co tydzień coś nowego. Witam Was kochani w niedzielę. Jak widzicie, mamy już pomalowane wszystko. Jeszcze zostało dopracować tylko malutkie elementy. I mam nadzieję, że dzisiaj już będzie wszystko zakończone. Biorę się, już jest 17:30. Biorę się, bo chciałabym to jak najszybciej skończyć. I chyba tyle. Dobra. Odezwę się do Was już później, jak jakiś kolejny etap mojego malowania i w ogóle remontu pokoju pójdzie do przodu, więc odezwę się do Was już później. Skończone. To znaczy pomalowanie i meble są ustawione, ale to nie wszystkie meble, jak słyszycie, jeszcze jest echo, więc postaram się jeszcze to jakoś rozkminić, ale na pewno pod koniec tego vloga zobaczycie taki mini room tour, jak ja to wszystko już skończyłam. Ale chciałam, żebyście wiedzieli, że do perfekcyjnego pokoju jeszcze dużo, ponieważ muszę kupić jeszcze sobie fotel, muszę kupić sobie jeszcze szafkę na książki, no i takie tam różne inne pierdołki. Więc jest godzina 18:00, jak widzicie, skończyliśmy, ja zaczynam ścierać kurze i powoli będę sobie już znosiła te moje rupiecie, książki ustawiała i takie tam, ile będę mogła dzisiaj, tyle zrobię. Mam nadzieję, że zrobię jak
najwięcej jutro o 7 muszę wstać. O Jezus, jak mi się nie chce. No ale nic, biorę się do roboty. Ja już wykąpana pod pierzynką. Teraz nadrobię trochę YouTube'a i Kima, więc widzimy się już jutro. Dobra, kochani, jest parę dni później. Ja mniej więcej ogarnęłam już swój pokój i pokażę Wam teraz, jak to wszystko mniej więcej wygląda, ale chcę Wam powiedzieć, że ten pokój jeszcze nie jest dopracowany, jeszcze nie jest tak, jakbym chciała. Dużo rzeczy, dużo elementów brakuje, które muszę sobie dokupić. I już nie przedłużając, zapraszam Was na taki mini room tour. Dobra, to tutaj mam drzwi. Jak widzicie, wnęki, które tutaj są, one są na fioletowo. Tak sobie chciałam. O, dzwonią. Halo? No dobra, to ja za, nie wiem, 15-20 minut będę u Ciebie. O Boże, dobrze! Sprężam ruchy. Nara. Przesuwając się tu, mamy gitarę, wiadomo, mam klasyka. Tutaj jest moje tło do nagrywania. Tu obrazek z Mateuszem, taka lampeczka, ta lampka już była. Dużo rzeczy tu po prostu było, tak naprawdę to 100% tutaj jest, to są rzeczy, które były. Nie ma tutaj żadnych nowości. I tak, tutaj mam tło do nagrywania, tutaj mam palemkę. Tu jest okienko, kwiatuszki. I nie mieszczą mi się już książki na półkach i już tutaj zaczynam je układać. Tak, tutaj przechodząc jest łóżko. Tak jak łóżko było, tak jest. Tutaj półeczki. Również jak było, tak jest. Tutaj lampka. W sensie, że żyrandol też. Taka żarówka, bardzo mi się podoba ogólnie. To jest zdjęcie z moimi dziewczynami. Dywan. Lustro. Ale jestem wyjściowo ubrana. Hu, hu, hu. Tutaj do cały. Tutaj jest. Cała ściana jest właśnie w książkach. Tutaj jest telewizor i taka komoda. Tutaj mamy mikrofon, softbox. I tutaj również trzymam aparat. Tutaj mamy biureczko. W tej dziurze będzie lustro. Tylko, że ono jest na wymiar, więc jeszcze sobie trochę na nie poczekam. Pewnie jakoś przed świętami. Pewnie jakoś po nowym roku dopiero będę je mieć. Ale tutaj właśnie będzie lustro. Biureczko. I tutaj również będzie taka. Taka, no taka chuda szafka, nie wiem jak to, taka komódka chudziutka i tych pudeł wtedy nie będzie, to wszystko będzie pochowane, no ale na razie tak, musi być tak jak jest. A jeszcze wracając tutaj, to tutaj będzie taki piękny fotel z Ikei, taki, no tak mi się podoba i tu jeszcze będzie szafka na książki, taki regał z książkami, bo jak widzicie, już zaczynam odkładać tutaj. No dobra, kochani, mam nadzieję, że ten vlog remontowy Wam się spodobał. Na pewno, kiedy już będzie dopracowany na ostatni guzik mój pokój, wtedy zobaczycie taki ładny room tour. To będzie oddzielny odcinek i na pewno on będzie po nowym roku, myślę, że przełom lutego, marca. Bo jak na razie no nie dam rady finansowo sobie wszystkiego kupić, bo to wiadomo, wszystko kosztuje, nikt niczego nie da za darmo. A ja już się z Wami żegnam, widzimy się jutro, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i jeśli jesteś nowy, to zasubskrybuj mój kanał, będzie mi bardzo miło, a Ty będziesz na bieżąco, a ja będę się starała, żeby te filmiki były jak najlepszej jakości, jak najlepiej zmontowane, jak najlepiej zrobione. Jak to mówią, trening czyni mistrza. A jeśli zostawisz subskrypcję, to jeszcze będzie dodatkowa motywacja, żeby jak najszybciej się tych wszystkich rzeczy nauczyć. Więc trzymajcie się ciepło i pa!